Cześć, witajcie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Ja znowu właśnie wracam ze szkoły, mamy poniedziałek. I patrzcie, samo siejka, że tak powiem, owies. On się zasiał, bo tutaj miałem rozwizie, o tak rośnie kolejny, nie? Z tego to było od królików i od kur, wiecie. Jeśli ktoś ogląda, to pamięta. To słoma, ona w ogóle już się przerobiła całkiem, tam już prawie nic nie ma, także będzie można przekopać i w przymroku coś salić, ale tutaj słabo rośnie, bo tu jest jabłonka i ona zasłania cień, jest bardzo. Dlatego słabo rośnie, ale no zawsze coś tam można posadzić, jakąś dynię nawet. Może posadzę, bo dyni nigdy za mało, a też one dużo miejsca zajmują i nigdy dużo ich nie sieję, znaczy nie sadzę w sumie. No sieję i sadzę, bo dynię najpierw sieję, potem sadzę z tych, z doniczek. Dobra, w każdym razie chciałbym pokazać, że się zasiało i od, no, gdzieś od końca wakacji, bo wtedy zboża były dojrzałe. O, takie coś urosło. Owsa, także nieźle, nie widziałem jeszcze czegoś takiego, żeby o tej porze roku był taki duży. Jak może widzicie, ja to widzę, ale pada u mnie śnieg. Co prawda taki bardzo drobny. O, trochę mam na kurtce, o tutaj. Ale dość sporo go pada, ale nie widzę go na kamerze, nie pokazuję. Redukuję takie coś. W każdym razie nie byłem dawno w szklarni, jestem ciekawy co tutaj jest. Sobie tak tu przychodzę co tydzień. Trzeba wszystkie krzaki już pousuwać. O, tu jeszcze są jakieś pomidorki poprzemarzane, ale zimne. No to już zjadła zaraza, czy to mróz? Raczej mróz. W tym roku w ogóle nie miałem, wydaje mi się, zarazy ziemniaczanej. W ogóle. I bardzo dobrze. Ja jestem zadowolony. Topinambur właśnie. Wczoraj dopiero chyba, albo przedwczoraj. Nie, w sobotę? Nie, czekajcie. W niedzielę, bo ja sobie frytki robiłem. Byłem po ziemniaki, to schowałem ten topinambur do piwnicy, zakopałem w trocinach z ziemią. Także dobrze. I co, tutaj widzę, że już nic nie ma, tylko takie kwiatki ładne. Jak one się nazywają? Nie wiem. Nie powiem wam, nie pamiętam. Jak się nazywa ten kwiatek? Ja je nazrywałem i posuszyłem do herbatki. Ty, naprawdę, nie pamiętam, jak się nazywa ten kwiatek. O, dobra. Trochę się mało nie przewróciłem, ale dobra. Muszę tu posprzątać tą ziemię, zabrać te doniczki. I tu mam te palety rozsadowe i mi trochę zarosły. Tam słonecznik sobie stoi dalej. Papryk już nie ma. Pozbierałem nawet te zielone. Beczka z wodą. O, miau, Lemmy. Haha, przyszedł. Tu je, w ogóle zapomniałem, że tu jest ta wanna i tak dalej. Może by to jakoś przechylić, bo przecież to się leje wszystko na stodołek, nie u deski. No co wariacie. Aj, ty chcesz do domu. No, fajny kot. O, w śniegu trochę jest. Patrzcie. Fajnie wygląda w tym piachu. Dobra. W każdym razie... Wow, co ty tu robisz? W każdym razie od kolegi być może dostanę czosnek, bo on kupił bardzo dużo i poprosiłem go, jak będzie mógł... jak będzie miał nadwyżkę, bo teraz ma już 100 główek nawet aż nadwyżki, bo on kupił chyba 5 albo 7 kilo, już nie pamiętam nawet. Pozdrawiam cię. W każdym razie dostanę od niego trochę główek. I w tym miejscu będę chciał posadzić może nawet cały ten wał, a myślałem, żeby w ogóle dwa zrobić, ale nie, chyba cały jeden wał obsadzę czosnkiem. Tu walnę jakiś ten, chociaż nawet nie będę chyba nic kładł dopiero na wiosnę. Teraz ten, chcę tylko to rozgarnąć wszystko, to coś i to zasypać ziemią i na wiosnę trawą nasypię, a teraz na zimę chyba słomą albo sianem pewnie to zakryję. No co się iskasz tak, iskasz. Ociera się, ale ja mu uciekam, patrzcie, gdzie Dawid uciekam. Gdzie mi tu? Przecież on jest mokry. Ale gania za mną. To co, zrobimy przeglądzik u kury. Pójdziemy do kury. No kurde, ja go podeptałem w żadnej pomiędzy nogami. Wariat. Chodź, idziemy do kur. O, coś tam lata, jakiś ptak. Sroka, sójka, nie wiem. Cześć! Kury, jak tam dzień mija? Żadna nie ucieka? Patrzcie, jakie mi tutaj doły zaczynają kopać. O, tam najbardziej. To znaczy tam najbardziej przy ten, uciekać próbują. To tak mało was? Chyba jajka znoszą. Czekajcie, brakuje... Tu jest. Wszystkie są, nie, no nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dwóch brakuje. A, nie ma tej niebieskiej. I nie ma tej takiej z czubem na głowie. Zaraz zobaczymy, co tam one robią. Idę do środka. Ty to chcesz bardzo do domu. Patrzcie, co się porobiło. Zamknęły się drzwi. Chodzę, tutaj leży jajko. Szkoda. Szkoda, bo straciliście dużo dnia. Ciekawe, kiedy wam się zamknęły. Jedno jajko poza gniazdem leżało. Bo w ciemności, przecież one nawet nie widziały, gdzie jest gniazdo. Szkoda mi was. No wychodźcie. Podłoże kamienia. Ja tylko nienawidzę, bo tak chodzę w tych butach co po szkole i muszę codziennie czyścić rano buty. Mam całe w błocie. To jest masakra.
mimo że otrawę ten, to i tak dalej mam. Teraz sprzątałem im w sobotę, widzę, że już tych perliczek to jest brudno. Że to są tylko trzy wariatki, zobaczcie, jak, nie wiem czemu one taką wodę, taką błoto takie robią. Skąd coś przecieka, tu mam dach czy co, że tak mokro tu jest? Nie wiem. Aj, muszę któregoś dnia jakoś podzielić te, nie wiem, koguty same pooddzielać i same dać koguty czy coś, bo tam przecież jest jedna wolna klatka po króliku dorosłym tym, tej samicce. To będą przecież mieli większą swobodę ruchu. Bo te młode, nie no, te młode niech sobie będą razem, one sobie tam dobrze żyją. Tam gdzie jest kaczka, ta francuska. Albo samą francuskę, tą kaczkę i kilka karzełków do nich dodam, do niej. No zobaczymy, ale muszę to zrobić. Bo się, patrzcie, marnuje miejsce. Sypnę jeszcze kaczkom. O, mają wodę. Mają wodę, bo napadało. Ciekawe, ile dzisiaj jajek kury ma znosiły. Dobra, jest się. Aż tylko. To schowam. I co? Ten kaczor nie ma anielskiego skrzydła? No nie ma, ale tam ma. To jest kaczka oto. Kurde, szkoda, bo to jest kaczka. Tak myślę. Ale wygląda jak kaczka. Dobra, tu sobie narobiłem zapasów, pszenicy i tak dalej. Tu sobie porobiłem trochę czystkę. Któregoś dnia. O, tutaj stałem takie już gotowe jajka. Tu mam wytłaczanki. Bo sobie zabrałem tą jedną kostkę. Tu sobie kapusty wkrajam. Wszystko wysypałem dzisiaj. Nie, wczoraj wieczorem. Chyba wczoraj wieczorem wszystko wysypałem. Dobra, zobaczmy jak z jajkami. Jedno, o, dzisiaj jest mało jajek. Jedno, dwa, a nie, tam są jeszcze. Ale chyba mniej będzie. O, cieplutkie, to dopiero zniosło. Trzy jajka. To cztery będzie, o, to jakieś jest małe. To chyba od tej rudej. Takiej. Ładne to zielone jajko. Dobra. To przenosimy. Może w końcu z tamtego kurnika tą białą, to ona tam znosi jajka. Przenieść. Raz, dwa, trzy, cztery tu było. Czyli dzisiaj pięć jajek jest. Nie wiem, co z tym mam jajkiem zrobić. Chyba im dam, niech one to zjedzą. Albo zostawię, niech sobie to wyschnie. Co, wariatki? Wczoraj im... Nie, wczoraj? Chyba wczoraj, albo przedwczoraj. W weekend jakoś, jak ich składałem na grzędy, to wziąłem im to, obsunąłem do góry. I będzie trzeba sprzątnąć tutaj kolejny weekend. Po prostu zgarnę to. A patrzcie, na ziemi czysto. Trochę im dołożyłem słomy nawet na ziemię, bo tak rozwalała mi tutaj na ziemi leżała i znowu leży teraz. Niewygodne to jest. Tego im tak dokładam. No i dobra. Dobra, no jeszcze chciałem was spytać, bo może ktoś wie, jak ukisić kapustę. Bo słyszałem, że beczkę się bierze i się po prostu zasala i się kroi drobno, siatkuje. Obraną taką, taką samą, tą białą. Bez głąba. Także jeśli ktoś ma w tym doświadczenie, to bardzo bym prosił, żebyście dali znać w komentarzach. No i co, dziękuję wam za obejrzenie. Myślę, że to na tyle. Chciałem wam pokazać taki szybki przeglądzik. Także widzimy się w następnym filmie. Miłego dnia, cześć.